Słuchajcie, przez miesiąc pracy w DaVinci Resolve było mi naprawdę ciężko i szczerze powiem, że po przejściu z Final Cut Pro ja byłem załamany. Pracowałem 3 razy wolniej na tym programie, kosztowało mnie to bardzo dużo frustracji i przez ten właśnie miesiąc pierwszy wypracowałem sobie ścieżkę postępowania i taką formę przycinania klipów i tworzenia całej historii, która jest dla mnie najszybsza. Jestem w stanie w tej chwili dorównać prędkością po tym miesiącu swojej pracy Final Cut Pro, ale główny trzon dla mnie to są dwie zakładki, Cut i Edit, dlatego że w tych dwóch zakładkach tworzę całą historię. I tworząc wcześniej w edytorze, w tym polu Edit, tak jak robiłem to Final Cut Pro, ja byłem załamany, przeciągałem klipy, przybliżałem, oddalałem oś czasu i wreszcie wypracowałem sobie taką ścieżkę optymalną. Ona opiera się na pracy głównej, tworzeniu głównego trzonu, na dynamicznej osi tej V1 w zakładce, czy też na stronie Cut. I to jest podstawa mojego działania. Pokażę Wam to za chwilę. Ten materiał myślę, że jest dosyć ciekawy, bo ja tworzę tutaj sekwencję osobną, pokazuję też sposób wyboru klipów, od podstaw tworzę tą sekwencję, pokazuję w jaki sposób na oś czasu te klipy wprowadzam, jak buduję historię na głównym wątku, jak wprowadzam przebitki i następnie pracujemy nad tą sekwencją, żeby ona stanowiła dość spójną całość i oczywiście wprowadzam na koniec też ścieżkę dźwiękową. Nadaję szlify. Mamy też pracę na kilku warstwach, pokazuję w którym momencie przerzucam się na zakładkę czy na page edit, bo możemy pracować równolegle. Trochę pracujemy na edit, trochę pracujemy na cut, bo w niektórych przypadkach zdecydowanie jest nam lepiej. Zapraszam Was do tego tutorialu. Nagrałem go po to, żeby ułatwić maksymalnie i zoptymalizować pracę. Oczywiście jest trochę skrótów, jest trochę procedur, które można inaczej wykonać. Mamy też dużo więcej opcji, których tutaj nie pokazałem, dlatego że nie wszystko wykorzystuję przy takich codziennych edycjach. Natomiast to, co wykorzystuję, pokazałem w tym materiale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Osoby, które przenoszą się na przykład z Premiere czy z Final Cut Pro do DaVinci, powinny zdecydowanie skorzystać z tego tutorialu. Zaczynajmy zatem. Jesteśmy w tej chwili w przykładowym projekcie. To, co zrobimy sobie, to przejdziemy w polu mediów na master i stworzymy nową oś czasu, create new timeline, żeby stworzyć nową sekwencję. Sample, powiedzmy, jako przykład. Przykładowy tutorial. I w tej chwili mamy pustą oś, na którą przeciągniemy multimedia, wypełnimy ją multimediami. Możemy zrobić to na kilka sposobów. Ja podzieliłem media i przygotowałem je wcześniej. One są w tych folderach, które nazywają się biny, bins czy bin numer 1, 2, 3, 4 i nazwałem je odpowiednio w zależności od źródeł. Więc pierwsze, co chciałbym zrobić, to przeciągnąć wypowiedzi, żebyśmy do nich się mogli nawiązać. A można to zrobić na różne sposoby. Pierwsza, najłatwiejsza, to jest zaznaczamy na przykład dwukrotnie i wybieramy sobie fragment, przeciągając myszą, który chcemy właśnie zaadaptować na naszą oś czasu. To jest jeden wariant. Teraz cofnijmy to, Command Z. Drugi wariant to przeciągamy cały klip na oś czasu i stąd wybieramy sobie, co chcemy przyciąć, ale tutaj nie widzimy tego tak dobrze jak w przypadku podglądu. Można to oczywiście zrobić, przyciąć sobie na osi czasu już dokładnie, ale chyba lepszym sposobem jest właśnie zaznaczenie i kliknięcie dwa razy, a następnie edycja już w tym oknie podglądu, czy wybór w oknie podglądu, to nie jest edycja. Możemy myszą przejść do punktu początkowego takiego jak ten. Świetnie. I załóżmy, że tutaj chciałbym stąd już w tym miejscu zakończyć, czyli out, zaznaczam jako O lub przeciągam myszą do tego miejsca i cały klip, który zaznaczyłem, przeciągam na oś czasu i mamy to. Ja teraz edytuję w zakładce Cut, czy też na stronie Cut. Nie robię tego w Edit, ale Edit dokładnie nam odzwierciedla to, co zrobiliśmy przed chwilą, z tym, że lepiej widoczna jest ścieżka dźwiękowa. Wracamy do Cut, dlatego że nasz projekt wymaga jeszcze uzupełnień. Przyciągniemy sobie drugi klip,
Można to zrobić na oś dolną, bo tutaj mamy dwie osie czasu, które są takie same. Górna pokazuje nam cały obrys projektu od A do Z, niezależnie od tego, czy mamy dwa klipy, czy 202, pokazuje nam dokładnie cały projekt. Natomiast dolna oś, ona tutaj jest stacjonarna, zablokowana, pokazuje nam to wszystko lekko przybliżone, tak żeby nam lepiej się edytowało. Przeciągnijmy jeszcze kilka klipów. Tu jest Patryk, ja nie potrzebuję go tak dużego, czyli cofnijmy to, Command Z, dwa razy zaznaczę na Patryku i stąd chciałbym go mieć tylko taki jego podgląd i wychodzimy z Patryka w tym miejscu i będzie się to znajdowało, może nie w tym miejscu, my sobie to zaraz zamienimy. Tylko w kolejnym. Tu jest Patryk, ale najpierw chciałbym ruszyć dronem. Więc zwróćcie uwagę, że ta oś jest dynamiczna, jeżeli chodzi o cut page. I to jest super sprawa, bo w tym momencie, jeżeli chcemy najpierw pokazać drona startującego, zaznaczam ten klip, gdzie on startuje i przeciągam go w miejsce, gdzie zakończyłem nasze wejście, naszą zapowiedź, tak? Początek klipu. Wprowadzenie jest. Startuje dron, dokładnie, nie chcemy mieć Leona, który go ściga, czyli zanim Leon zacznie tutaj szczekać, bo tutaj wyraźnie widać, że on zaczynał szczekać, przed szczekaniem, widać to na dolnej osi, zaznaczamy sobie to miejsce Command B, można to zrobić na inne sposoby, można też zaznaczyć sobie tutaj narzędzie do cięcia, ale dla mnie najłatwiej jest użyć skrótu Command B, i wyrzucamy tę część, gdzie już zaczyna szczekać Leon, tak? I teraz zaznaczamy sobie to i backspace'em kasujemy. W tym momencie mamy startującego drona i za chwilę Patryk się wypowiada i mówi o tym, jak się lata tym dronem. Dobrze, można delikatnie przeciągnąć, jeżeli nam czegoś brakuje w tej wypowiedzi, to ja jeszcze przeciągnę. Ale w tym momencie już będziemy mieli dość ładnie to pokazane, jeżeli chodzi o naszą historię. I tu, w tej zakładce zdecydowanie dobrze tworzy się historię i tu jest na razie pierwsza warstwa tej historii w całości. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy pokazali troszeczkę przebitek. Żeby to zrobić, przechodzimy do master i tutaj potrzebowałbym parę przebitek, na przykład z GoPro, więc stwórzmy nowy bin, nowy kosz, GoPro i tutaj przeciągnę z pulpitu dwa klipy, które chciałbym zastosować. Na razie je przeciągnijmy na pole multimediów, a za moment przeciągniemy je do kosza. Jestem w masce, jestem na timeline do GoPro tu i ten drugi z kamerki podczas lotu tutaj. Rename, zmienimy nazwę na GoPro. Świetnie. Mamy i teraz potrzebujemy przebitki, bo Patryk nam mówi o tym, że rejty nie są ustawione odpowiednio, więc potrzebowałbym w tym miejscu pokazać, jak ten dron leci. Tak? I uważam, że ten klip byłby świetny do tego. To jest bardzo ładne ujęcie. Od początku chciałbym znaleźć miejsce końcowe. Przerzucam, powiedzmy, że tutaj, prawda? To jest nasze miejsce końcowe i przeciągniemy sobie ten klip nad Patryka, bo on się nam ma wypowiadać. I teraz mamy dokładnie taką sekwencję, jak chciałem, czyli ja zapowiadam całą naszą przygodę, następnie dron startuje, następnie Patryk mówi, jak mu się leci, to możemy troszeczkę powiększyć, bo tu faktycznie jest lipa pod tym kątem, że weszła nam obudowa czy osłona, więc zoom w inspektorze, zróbmy sobie zoom mniej więcej 1.3. Teraz będzie troszeczkę lepiej i odrobinę niżej pozycję Y-kiem w dół, tak żeby Patryk był lepiej widoczny. Świetnie i teraz zobaczmy, jak idzie nasza historia. Super. I to jest bardzo dobrze zrobione jak na razie. Teraz sobie wyrównamy tutaj. Przytniemy przebitkę. Wyrzucimy ją.
i mamy zakończenie naszej historii. I na razie to jest to, co zrobiłem do tej pory. Mamy dwie warstwy, a główną warstwę, która jest dynamiczna, ta oś czasu, która jest dynamiczna, ona się składa z raz, dwa, trzech klipów, a także jedna przebitka, gdzie pokazujemy lot. Bardzo fajnie to jest zrobione i w tej chwili mamy już historię, która nam się tworzy. To, co chciałbym pokazać jeszcze tutaj, to na przykład możemy zrobić sobie intro, prawda? Zanim ja zacznę mówić tutaj na początku, możemy wprowadzić intro, czyli taką sekwencję, która nam pozwoli na to, żeby wprowadzić widza do tej historii. Możemy zrobić to sobie dokładnie na tej zasadzie, że lecę nad lodem, tak, nad taflą lodu. Tyle sekund wystarczy, out, i to jest sekwencja, która będzie naszym intro. Przerzucimy sobie ją na początek. To jest ta sekwencja. Świetnie. I to, co sobie jeszcze dodamy, przejdziemy tutaj do multimediów i do master, i tutaj mamy muzykę. Może byłby to ten utwór, może byśmy zaczęli stąd, mniej więcej, tak? I króciutko, nie potrzebujemy tego dużo. Dobra, przerzucam na sam początek. I tutaj tylko trzeba ściszyć jeszcze, czyli zaznaczam klip, gdzie jest GoPro i nie chcemy mieć tego hałasu silników. A w inspektorze to wyciszyłem. W tym momencie patrzymy sobie, jak to wygląda. Ona jest w tej chwili, ta muza, dużo za głośno, więc można ją ściszyć, ale ogólnie jest już nieźle. Właśnie w zakładce Edit możemy zrobić dokładnie takie rzeczy, jak wyciszyć tą muzykę, czy dobrać ją do ujęć i tutaj zrobić sekwencję taką, że ta muzyka przy zakończeniu danego fragmentu, danego intro, ona nam się wycisza do odpowiedniego poziomu, ale na razie nie będziemy się tym zajmowali, bo na razie jest pokazane to wprowadzenie, więc wracamy do zakładki Cut. To, co zrobiliśmy do tej pory, to jest nasza oś główna, to jest ta V1, wideo numer 1. Następnie mamy muzykę, widać, że muzyka jest dłuższa niż wideo, więc możemy ją troszeczkę tutaj na razie przyciąć, żeby nam nie całej historii nie zakłócała. I w tym momencie oś wideo 1 jest główną naszą prowadzącą oś historii i do niej szyjemy następujące rzeczy. To, co byśmy potrzebowali tutaj jeszcze, bo jest wprowadzenie bardzo ładne, czyli jest intro, jest moja wypowiedź, następnie startujemy dronem, jest piękne zbliżenie na detal, następnie widzimy Patryka, który leci, i też samolot. Ja bym tu zrobił jeszcze jedną rzecz. Zaznaczymy sobie ten klip. Możemy nawet zaznaczyć w tym miejscu, czyli M jako mark. A ten wydłużymy do początku. Czy on jest od początku już? Tak, wydłużymy sobie. Czyli możemy go troszkę przesunąć. Powiedzmy, że dotąd. Następnie oś przednego w połowie. Command B. Teraz zrobimy sobie tak, żeby ten klip po starcie pokazywał nam przelot, prawda? Dopiero Patryk się będzie wypowiadał, a następnie wrócimy do tego naszego lotu. I to jest bardzo fajna sekwencja, bo już w tym momencie bardzo dużo zrobiliśmy i widać, że wszystko zrobiłem w polu cut na osi dynamicznej, bo tak jak powiedziałem, V1 jest dynamiczna, prosty sposób edycji, żadnych komplikacji wielkich, nie musimy robić żadnego zoomowania, przybliżania lub też przeciągania klipów, wszystko gra. Natomiast gdybyśmy to samo chcieli zrobić w polu edit, widać, że mamy to dokładnie zrobione, to można pozbyć się tego dźwięku, bo tu widać, że jest nam niepotrzebny, to jest dźwięk z GoPro. Natomiast to, co byłoby charakterystyczne, jeżeli chodzi o ten dźwięk, też nie będzie nam potrzebny. Ten można będzie wyciszyć za chwilę, ale to są już takie niuanse i tutaj właśnie dokładnie można edytować. Natomiast to, co tutaj widzimy, to jest nieustanne przybliżanie w polu edit. I też, gdybym na przykład chciał się pozbyć tego klipu, spróbujmy się go pozbyć, backspace, to po usunięciu go powstaje nam niestety tutaj przestrzeń. Jeżeli mamy magnesik zaznaczony,
to możemy przesunąć w to miejsce i naszą przestrzeń wypełnić. Command Z, cofnijmy ten cały proces. Świetnie, ale tak czy inaczej jest to kłopotliwe, bo teraz ja na przykład chciałbym też zastąpić klip ten klipem, gdzie lecę nad wodą, bo jednak taką decyzję podjąłem albo się pomyliłem. Więc teraz, żeby to zrobić w polu edit, ja muszę odsunąć dokładnie Patryka, zastanowić się, gdzie był nasz klip, więc patrzymy sobie na GoPro. Jest tutaj lot nad nad tą wodą i zaznaczymy sobie miejsce, z którego chcę wystartować. To byłoby to miejsce i następnie przejdę do miejsca, gdzie chciałbym zakończyć nasz klip. Może to, dobrze, out. I teraz przeciągnę w to miejsce i widać, że mi zaczął się nadpisywać ten plik, który chciałem mieć, więc jest to słabe i to, co mi tutaj się też stało, zniknęły mi te dalsze nasze wypowiedzi i teraz ich już nie odzyskam, czyli nadpisało mi ten klip. Cofnijmy ten cały proces, Command Z. Musiałbym Patryka odsunąć dalej, cofnąć w takim razie cały proces, tutaj skrócić nasze intro. Zobaczcie, ile to jest pracy w zakładce Edit. Out. Przeciągnąć. Tak. Zagrać. Zobaczyć, czy to wszystko mi gra mniej więcej, tak jak teraz mi gra. Mógłbym to jeszcze troszeczkę skrócić. Dźwięk wywalić całkiem i dopiero przeciągnąć Patryka z tą jego wypowiedzią. Ile to jest pracy, prawda? A teraz to samo zrobimy w zakładce CAD. Historia była następująca. Cofnijmy cały ten proces i miałem ten przelot zastąpić przelotem, który tam mieliśmy. Więc zaznaczam sobie ten zakres, który mnie interesuje. Tak? On już jest zaznaczony i tutaj zaznaczam tutaj wybieram następującą opcję, a mianowicie ona się nazywa Ripple Override. I zobaczcie, co się stało. I w tym momencie ja mam dokładnie wypełniony, zastąpiony ten klip, który chciałem wcześniej, tym nowym, który wybraliśmy. Tutaj możemy oczywiście sobie jeszcze audio dopasować, więc najlepiej takie audio robić, najlepiej audio zrobić później, kiedy mamy już cały wątek wideo rozegrany i kiedy podjęliśmy decyzję, jeżeli chodzi o naszą oś główną. Ale powiedzmy, że to byłby ten klip wprowadzający, ja go teraz zaznaczę, a to sobie zlikwidujemy. I dlatego nadpisywanie i zastępowanie klipów jest takie ważne. Nie obcięło nam Patryka, mamy go od razu, nic nie trzeba przyciągać i też przede wszystkim nie musimy pomniejszać i powiększać. Natomiast w polu edit kupę rzeczy w ten sposób wygląda. Teraz wyobraźmy sobie następną historię. Hipotetycznie chcielibyśmy usunąć ten pierwszy klip. Jeżeli go usunę, to powstaje nam znowu dziura. I bardzo łatwo doprowadzić do takiej sytuacji, że w naszym wideo, w naszym filmie mamy puste przestrzenie. A w zakładce CAD, jeżeli zrobimy to samo, czyli mam ten pierwszy klip, powiedzmy ten, i chcę go usunąć, to backspace zastosowałem i nam się uzupełnia i od razu ja wchodzę, prawda? Bez tego intro. Tutaj mamy dokładnie to intro, które usunęliśmy, więc zakładka CAD czy strona CAD jest dużo lepsza pod tym względem, że mamy dynamiczną oś czasu, tak jak powiedziałem. I też obrazuje nam cały projekt, ta główna oś, prawda, ta górna. Natomiast w zakładce Edit tutaj się robią już takie demy, że jeżeli chcemy coś wstawić, to możemy to oczywiście zrobić na piechotkę, ale zajmuje to bardzo dużo czasu, a przede wszystkim jeszcze trzeba zrobić sobie zoom in, zoom out, czyli przybliżyć coś lub też oddalić i to trwa czasami bardzo długo, a druga rzecz, że możemy się pomylić i zostawić sobie jakąś przestrzeń między klipami niewypełnioną i wtedy w efekcie mniej więcej tak, że mamy puste pole w tym miejscu. Ciemny klip przez sekundę czy dwie i to niestety nie jest tak dobrze, jakby się chciało. Dobrze, w takim razie zastanówmy się, kiedy to pole edit jest lepsze, w jakich przypadkach. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że chciałbym pokazać nie jedno ujęcie z GoPro podczas lotu, tylko porównać dwie albo trzy albo cztery kamery i zrobić kilka ścieżek równolegle. Można to zrobić oczywiście w inspektorze, tak jak tutaj mamy, zasterować sobie położeniem, ale chyba wygodniej będzie nam faktycznie najpierw nadpisać danymi ścieżkami z kamery, powiedzmy, że chciałbym wybrać ujęcie
numer dwa tutaj mamy już i skrócić te dwa klipy. Skróciłem je, natomiast resztę wyrzucić. Interesuje nas dokładnie ta przestrzeń. Na razie mamy dwa klipy nadpisane, widać ten na górze. Kolejny klip podczas zlotu chciałbym mieć ten. Też go nadpiszemy, tym razem nad górną oś. Nadpiszemy dotąd, zaznaczę go. Przetnę Command B lub Control B. Zaznaczę i wyrzucę tę część, która jest mi niepotrzebna. Czyli mamy już w tym momencie trzy nadpisane. Jeszcze potrzebowałbym jeden, żeby mieć cztery. Dla przykładu ten. OK. I teraz mamy cztery klipy na jednej osi czasu. I żeby zapanować nad tym, nad ich położeniem, bo chcemy porównać cztery klipy, ja je przyciąłem równiutko i tutaj mamy. Na głównej osi to jest numer jeden, następnie nadpisane jest dwójka, trójka i czwórka. Łatwiej nam będzie to zrobić w polu Edit, zdecydowanie. To, czego chcemy się pozbyć, to jest ścieżka dźwiękowa z tego lotu. To jest na pewno bardzo ważna rzecz. I to, co chcemy zrobić jeszcze, to pokazać w jednym obrazie cztery klipy. To, co chciałbym zrobić w pierwszej kolejności, to pozbyć się ścieżki dźwiękowej, bo ona nam nie będzie tutaj w ogóle potrzebna. Mamy cztery klipy. I teraz zacznijmy sobie może od tego górnego. Tutaj zrobimy sobie zoom połowę, 0,5. Jest. I jego pozycję też określimy sobie w górnym rogu lewym. Minus 960. 540 i minus 960. To jest ten pierwszy klip, który nam już siedzi na osi czasu. Drugi klip też pomniejszymy. Można oczywiście skopiować atrybuty. Nie wiem, czy to nie byłoby nawet lepsze, ale na razie tylko zoom. Y będzie też 540. Świetnie. I tylko zmienimy pozycję X. Ona powinna wynieść 960. Najpierw go trzeba pomniejszyć. 0,5. Minus 960. I tutaj pozycję spróbujemy zrobić minus 540. Tak jest. To jest trzeci. I ostatni klip z głównej osi, jeżeli chodzi o Y, minus 540. Natomiast jeżeli chodzi o X, to będzie 960. Świetnie. I teraz mamy już cztery klipy, które tworzą nam dokładne porównanie czterech ujęć. Możemy w ten sposób kształtować porównania z kilku kamer. Bardzo to jest dobrze zrobione. Tego typu rzeczy łatwiej się robi na osi Edit. Oczywiście można to zrobić też na osi Cut, jak najbardziej. Nie jest ona tak dobrze widoczna. Tutaj raczej robimy taką wstępną, szybką edycję, szybkie tworzenie osi czasu, zdecydowanie. Umożliwia nam bardzo szybkie poruszanie się, nawigację, przegląd. Natomiast do dobrej edycji faktycznie już służy nam strona czy zakładka Edit. Przynajmniej według tego, co ja robiłem, tak mi się to sprawdzało i tak to wygląda. Więc stworzyliśmy teraz oś wraz z przebitkami. Nawet stworzyłem porównanie ujęć z czterech kamer, słuchajcie, więc jest mocniej. Główny wątek plus przebitkę, więc całą historię już mamy stworzoną. To, co jeszcze tutaj jest ciekawe, jeżeli chodzi o uzupełnienie klipów, może to pokażę na tym polu, że jeżeli mamy głowicę ustawioną w pobliżu przejścia z jednego klipu na drugi, to automatycznie pokazuje nam się taki Smart Insert Mark, taki znaczek Smart Insert i program już sam wyczuwa, w którym miejscu ma wstawić dany klip. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, wyjdziemy z efektów specjalnych, wejdziemy na Media Pool i chciałbym wstawić tutaj część klipu, jakąś krótką. Możemy to zrobić w ten sposób, że wykorzystamy sobie tutaj Smart Insert. I dokładnie w tym miejscu, gdzie mieliśmy znacznik, pojawia nam się ten klip, o którym mówiliśmy. Czyli niekoniecznie tam, gdzie jest głowica, tylko tam, gdzie był znacznik. I to, co tutaj pokazałem, to jest wielka przewaga zakładki czy strony Cut nad Edit.
pod kątem tworzenia historii, tego głównego kręgosłupa trzonu naszego historii na naszej warstwie V1, czyli wideo 1. Jest to oś dynamiczna, która zapewnia nam bardzo dobrą pracę. Ja przenosząc się z Final Cut Pro byłem załamany, jak miałem taką sytuację, że zacząłem edytować właśnie w polu edit. Bez końca przybliżałem i oddalałem te klipy. Nie wiedziałem, jak nawigować, nie wiedziałem dokładnie, jak wstawić sobie dany klip i co z tym trzeba zrobić, w jaki sposób przesunąć, żeby mi się nie nadpisywały, jak tych funkcji inteligentnych używać. Klipy nie chciały mi też wskakiwać w to miejsce i przepychać drugich. Zobaczcie, to niestety nie działa tutaj, ale już jak zrobimy to samo w zakładce CAD, to nam to ładnie działa i nam przepycha ten klip, więc o to mi dokładnie chodziło i odnalazłem to szczęście w zakładce CAD. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny, że jesteście w stanie z niego skorzystać, szczególnie osoby, które przerzuciły się z innego programu, zmieniły edytor, na przykład z Final Cut Pro na DaVinci Resolve. Początki są bardzo ciężkie i frustrujące, ale nie ma się co załamywać. Po 2-3 tygodniach, jeżeli pracujemy dość często i oglądamy sobie tutoriale codziennie czy co drugi dzień, łapiemy naprawdę bardzo fajny flow, kapitalny proces, jeżeli chodzi o edycję i można tutaj edytować szybciej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda ta przygoda z DaVinci Resolve w Twoim przypadku i jakie materiały przygotować na kolejne tutoriale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.